Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Koncept Master Cleaner. Typowe APC, które pachnie jak typowe APC. On przypomina mi któryś produkt, naprawdę. Miałem, można powiedzieć, kilka produktów, jeżeli chodzi o APC, które właśnie pachną bardzo podobnie, nawet z polskich produktów. No nie ma szału. Śmierdzić też jakoś nie śmierdzi, ale tu jeżeli chodzi o walory zapachowe, to odpuszczamy. Co do produktu chciałem powiedzieć. Zajebisty. Zajebisty. Naprawdę tutaj czyszczenie, konsystencja, rozcieńczenie 1 do 10, moje ulubione na szczury. Robi to idealnie. Bardzo fajnie. Jak widziałeś, porównałem go już później na mega szczurze. Tylne siedzenia w Audi, które kupiłem. Słuchaj, tylne, tak. W Audi. Nie. Które to były? Czekaj. Z tyłu rozbieram. Tak, w Audi, które kupiłem. Nie wiem, czym one były tam czochrane. Co tam było robione. Tam było uzupełnienie plaka z brudem. Masakra. To się, ja dotykałem, to się kleiło. To był ogień i dym. I powiem ci, że tam tylko i wyłącznie koncentrat. Zresztą na początku filmu też wskoczyłem z koncentratem i jak widzisz, jest bezpiecznym produktem. Niestety, produkt od 1 do 10, 1 do 20 ciężko się wypłukuje, bardzo ciężko, naprawdę. 1 do 10 trzeba trochę pomachać, żeby go wypłukać, ale to jest niekończąca się historia, jeżeli chodzi o pędzlowanie. Naprawdę fajnie czyści. Takie typowe APC. Typowy skurczy byk do czyszczenia wnętrza, jak masz gruzika. Czy XCD jest lepsze? No w koncentracie wypadło odrobinę lepiej, ale niewiele lepiej, naprawdę. Niewiele lepiej. Tutaj jestem bardzo miło zaskoczony. Produktu nie badałem jako oprysk i tam inne historie, bo dla mnie, jak się już nim bawiłem, to czułem, że nie ma sensu. Chociaż pomimo mógłby się sprawdzić oczywiście, ale ja go widzę tylko i wyłącznie właśnie do czyszczenia wnętrza. I tutaj już mówię, szczurki. Tu już konkretny brud, chcesz konkretnie wyczyścić, wiesz, że tam nie ma półśrodków, tam trzeba wjechać w czymś poważnym. Ten produkt się sprawdzi. A co lepsze, albo co gorsze, ja o tym produkcie zapomniałem, on mi się schował w inny folder. Chyba po 2 latach dopiero go znalazłem. Tak to wygląda, no właśnie. I tak zrobiłem na początku i zapomniałem. No tak to jest, kurczę, za dużo tego wszystkiego. No dobra. Bardzo fajny produkt, jako typowo APC, naprawdę rewelacja. Robi to, co powinien. Rozcieńczenia, to wiadomo. Moim ulubionym, jeżeli chodzi o grud 1 do 10, nawet koncentrat. Z tym, że wypłukanie będzie, jakie będzie. Wtedy wskakujesz, tam wisi interior cleaner od Automotive Care. Film chyba był, wypowiadałem się na ten temat. Idealnie wymywa APC, naprawdę idealnie. Pomimo, że tamten też ma taki... Kurczę, podejście bardziej moim zdaniem jak takie bezpieczne APC, ale po tamtym nie trzeba wymywać i kładziesz od razu dressing. Tamten się produkt fajnie sprawdzi, albo woda i mikrofibra, no to będzie trochę to dłużej trwało. No ale co zrobić, takie życie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!